Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Jaki to jest piękny tekst. Ja mam wrażenie, że oni przyspieszyli robienie duet temu okresowi czasu Marvela, bo jest po prostu już nieopłacalne. No dobra, jak idą w X-Menów... Czacik. Zobaczmy to. Nie wiem, czy tutaj ktoś jest, kto oglądał jeszcze stare kreskówki z X-Menami, ale słyszałem, że ta zapowiedź jest dobra. I teraz przekonamy się razem z wami, czy jest i czy nie będzie to zwykły bait. O, to było dużo krzyków w internetach. Watch the series finale of X-Men next Saturday morning. Check your local listings. I'm grateful to have the chance to say goodbye. I am proud of you all. I... My coś mówiliśmy o Pani Planecie? My X-Men. Fate lies in our hands now. 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 We have to stay vigilant. The professor entrusted us with his dream. No matter how dark it is, we must believe in each other. We get this done by working together as a team. Jeez, Bob. Keep buzzing him up. Oni zrobili to jeden do jednego? A year. Jak to dobrze wyglądało! My X-Men. I to ma wyjść w marcu? Magneto. The last will and testament of Charles Xavier. Everything he built now belongs to me. Boże, ten Magneto to wygląda jak jakiś z Castlevanii Lord Vampirów. Dobra, ocenimy najważniejszą rzecz, chat. Bo to walić to. Ocenimy po charakterze. Gdzie tutaj razem stali? Ocenimy, czy to będzie dobry serial. Będzie dobry. Będzie słaby. Ja tu widziałem tylko jedno O! Co to jest? Ja wam pokażę, co to jest. Tutaj, gdzie my to daliśmy, czacik? Jest. Co to jest, czat? Toż to jest to nasze drewno z tier listy. Ja już miałem takie dobre nadzieje. Że będzie dobry serial. A tutaj... Okazało się, że będzie po prostu drewnem. Znerfili ją! O nie! Co oni mają z tym zmniejszaniem atrybutów w animacjach? Ale zobaczcie, czat, to... Znaczy, po pierwsze... Zobaczcie to, ponieważ to jest poważna analiza. Żeby włączyć poważną analizę, to włączmy muzykę do poważnej analizy. Zaraz wam to puszczę. To jest muzyka z poważnej analizy, czat. Żarty się skończyły. Ja nie po to Panią Planetę łapałem, żeby mnie tak robili. Co to jest? Patrzcie na to. Wiecie, dlaczego X-Meni byli ważni? Patrzcie na to. Dlatego... Oj, co to za drewno jeszcze robi? To dlatego starzy X-Meni byli dobrzy. A tutaj oni to totalnie zepsuli. Zero hype'u, 0 na 10. Chociaż moja ocena wzrosła jak... Za Gomeza! Ander wpłacił 3 złote, ale jest przynajmniej nawiązanie do Star Wars w X-Man w postaci pokalunku podziękowania. No dzięki, ziom. Tak go zrobiła. Ale powiem wam, że Storm to chyba ona w pralce utknęła. Bo idzie gdzie oko zawiesić. Chociaż fryzurę to ma taką, jakby kurde pracowała w Żabce. No to widzisz, czat, no oczywiście, że jest na poważnie. Kurwa. Znaczy, ja wiem, że ma fryzurę w komiksach, tylko ja pamiętam, miała wcześniej inną. Co to jeszcze można poważnego przeanalizować? Ja zaraz idę Pani Planety się spytać. Pani Planeto, proszę mi powiedzieć, co jeszcze mogę przeanalizować tutaj?
powiedziała, że Storm 10 na 10, a Herezja 0 na 10. Czyli w sumie oceniamy serial na 5 i 10. Koniec analizy. A tak na serio, czacik, co to kurde jest? Powiem wam, że to kurde wygląda naprawdę dobrze. Tylko po pierwsze, nie pamiętam, że w oryginale Xavier umarł sobie, na Lowgroundzie był. O, dzień dobry, przypadkowo tej klasy mi się zatrzymało. Wygląda to naprawdę dobrze, ja szczególnie po tym, co teraz Marvel robi, że trochę się wycofuje z materiału źródłowego, niż się na nim wzoruje, to wygląda naprawdę świetnie. No, o, ta scena. Aż zobaczę, kurde, powiem wam, w ogóle miałem to olać, ale chyba zobaczę sobie pilocik, co oni tutaj zrobili. Nawet z czystej nostalgii do przeszłości. Tylko wiecie co, czacik, ja mam takie wrażenie... Wiecie, czy mi to śmierdzi, bo to wygląda aż za pięknie. A jak coś wygląda za pięknie u Disneya, to jest podejrzane. Wiecie, czego ja się boję? To nie będzie coś takiego jak to. Co prawda tego nie oglądałem, bo mnie to nie interesowało, ale był sobie He-Man. Pokazali tak naprawdę w zapowiedzi wszystko teoretycznie, co fani chcieli zobaczyć, a jeśli dobrze pamiętam, to była tylko pokazana połowa pierwszego epizodu, czy chyba tylko pierwszy epizod, a później była zmiana w ogóle serialu o 180 stopni. I to, co fani myśleli, że będzie, okazało się nieprawdą. Ja mam nadzieję, że tutaj czegoś nie będzie. I nie okaże się, że wiecie, że pierwszy odcinek będzie dobry, a później coś od Janie Pawlą. Mam nadzieję, że kurde w końcu poszli po rozum do głowy i dadzą coś dobrego. Coś, co wszyscy będą lubili. A niech na ostatnich newsikach. Nie lubią, bo kobiety. A może po prostu dajcie dobrych X-Menów. To oni na poważnie chcą iść w tych X-Menów. Bo ja wiem, że w The Marvels się pojawił Bestia na samym końcu i kurde, i każdy miał to gdzieś, bo The Marvels się nie podobało. A to mam wrażenie, że może wyhypować trochę. I cyk, animacja lepsza od filmów aktorskich. Czy to kurde nie jest teraz smutne? Bo ja mam wrażenie, że na przykład DC teraz leży i kwiczy, ale animowane DC ma się dobrze. Z tego, co się orientuje. Nie jest tak popularne jak na dużym ekranie, ale jednak. Ujeżdżanie Wolverina, chyba to Wolverine ujeżdża. A nie, ujeżdżane... Dobra, tutaj mamy oficjalnie ujeżdżanie Wolverina. Wielkie dzięki, czat, za waszą służbę ku chwale ojczyzny lub ku chwale oczywiście Imperium. Aż dziwne, powiem wam. Ja mam wrażenie, że to jest tak jak z The Bad Batch. Ja wiem, że The Bad Batch nie będzie to, nie wiem, tak brutalna jak Gra o Tron, ale wiem, że to będzie się mi przyjemnie oglądało. Powiem wam, że z Ahsoką tak nie miałem. Miałem wątpliwości. A animacje są teraz lepsze niż live action? Wpisz Ivan Król. Posłuchajcie, czacik. Wy mnie jesteś takimi pięknymi przeróbkami straszyć. Przecież to jest, kurde, Ivan to jest oryginał. A zobaczmy Ivana. O nie, nie będziemy mogli tego puścić. Ponieważ tutaj będzie napisane, że to jest król części od rowerów. A Twitch tego nie puści. Słyszałeś, że Gunn będzie ratować DC teraz? Będzie reboot? No właśnie, wiem, czat. I o, może o tym teraz poczytają, bo teraz mamy wielki, kurde, zorientowali się, że tym multiversami już każdy żyga i co zrobili? A wpuśćmy sobie stary, kurde, obozik. Dlaczego nie? Dlaczego starych obozik puszczamy? Bo mam wrażenie, że oni teraz wracają do starych czasów, do korzeni. Nie wiem, czy trochę nie za późno, bo też mieliśmy zaraz po Madame Web. To zapewne też, jak siedzicie w temacie, to się orientujecie, że mamy nową fantastyczną czwórkę. I jak tak, czacik, myślicie? Pedro Pascal, czyli nasz ukochany Mando, albo pan od golfa w The Last of Us, pozor dla kumatych, raczej za dużo już nie będzie go w The Last of Us, The Last of Us dwójeczce, więc teraz sobie przeszedł do fantastycznej czwórki. I powiem wam, ostatnie filmy, to ja nawet nie wiem, bo obejrzałem chyba kiedyś pierwszą fantastyczną czwórkę, to z tych nowszych, i się za łeb złapałem. Tej chyba Fanforsic, czy jak to się nazywało, tam nie oglądałem, bo nie. Jak uważacie, Pedro Pascal, Mando, znajdzie grogu w fantastycznej czwórce, czy raczej będzie miał Logrand? Jak najbardziej tak? Czy uważacie, że tak? Jak najbardziej... No to kurde, super. Jeśli chodzi o casting na plus.
Bestia trochę przypomina łysego Łukiego. Skończcie z tymi łysymi Łukimi, kurwa. Jak mu pójdzie dobrze? Masz takie wrażenie, że go teraz wszędzie dają Pedro Pascala? Pedro będzie miał hybrid. Git casting, no ale no nie wiem. Ale co myślicie, że casting, że postacie są ok, ale sama fantastyczna czwórka to tak średnio bym powiedział? Pytanie, czy Pedro Pascal będzie coś mówił? Pedro Pascal ci mleko z lodówki podaje. Właśnie on jest wszędzie. To właśnie on mi podał mleko. To właśnie on był tym łowcą nagród, który przyniósł mi Panie Planetę. Okazało się, że nie chce hełmu zdejmować. Nie wiem dlaczego, ale tak, to jest kanon. Jestem ciekaw, bo powiem wam, Flash to był taki film, że no... nasrali tam nie wiadomo ile rzeczy. I teraz jedyną szansą dla DC jest to, że zrobią takiego Supermana i Batmana, że wszyscy nawet będą woleli ich oglądać niż od Pani Planety. Ja wiem, że to, co teraz mówię, jest straszną herezją i sam się powinien spalić na stosie, ale jak nie, to uniwersum będzie miało low ground. Fantastyczna czwórka... Tutaj z X-Menami jestem ciekaw, czy będzie to dobre, czy będzie powtórka z He-Mana, czyli będzie jeden wielki clickbait. A teraz, no, za dużo ludzi już tego He-Mana nie lubi, nie ogląda, bo się zawiedli na tym. Znaczy, ja wiem, że jest pełna obsada ogłoszona, tylko obsada obsadą. Był taki nowy film, gdzie zajawili go... Jak on się nazywał? Argyle, czy jakoś tak? I oczywiście zajawili go kim? Nasz ukochany Henry Cavill miał tam grać główną rolę, okazało się, że jest tylko cameo. Dali tam chyba Rock tam grał? Albo John Cena, już nie pamiętam. Samuel L. Jackson tam grał? I film miał low ground. Więc niezależnie, czy kto będzie tam grał, jeśli film będzie słaby, a ludzie go krytykowali, no to za dużo nie zarobi. Pytanie, czy ci superbohaterowie będą oglądalni, czy nie? O, Walter White też grał. Ale Flash był produkowany jeszcze przed przejęciem władzy przez Jamesa Gunna i Flash był swojego rodzaju Flashpointem jako częścią starego DC, tak samo z Aquamanem zaginę królestwo miłego Hegrantu. Ja wiem, o co wam czacik chodzi, ale zrozumcie, że normiki tego nie wiedzą. Moim zdaniem oni zrobili zbyt słaby Flashpoint, o wiele lepszy był na przykład w animacjach czy komiksach, żeby ludzi kupić, bo ja mam wrażenie, że u normików tylko dużo zamętów prowadził ten film. Ale normiki też szybko zapominają, więc to musi wypalić. Ze wszystkich projektów superhero, Superman Gunna może to uratować. Tylko Superman Gunna. I tylko jeśli to będzie najbardziej Superman ze wszystkich Supermanów. A wiecie, jak powinien wybrać prawdziwy Superman? Idealny cast, tylko trochę już w sumie za późno. Tylko tak da się uratować jeszcze superbohaterów, dając najlepszą osobę, jaka tylko może być. Niestety już za późno, RIP. Niestety. Carrie Fisher już nie będzie mogła się wcielić Supermana. Latała trochę w ósmej części Gwiezdnych Wojen, starczy jej. A teraz zobaczymy, co zrobią. To co, kiedy były dla DC i Marvela? Czad. Czas już nadszedł. Wykonać rozkaz 66. Do it. 69. Zostawcie mnie.